Cześć, siemano, witajcie z tej strony, Mister Adam 15, idą serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sprawdzanie map i mapa Jabłonna, proszę bardzo, wreszcie coś wskoczyło tutaj na polskie strefy map makarstwa, można tak powiedzieć, bo naprawdę ostatni chyba tydzień nic takiego nie wyskoczyło. Tak mi się zdaje. Więc jesteśmy na tej pięknej mapce, więc zaczniemy od pierwszej gospodarki, która jest taka ciekawa, taka inna, jaką jeszcze nie widziałem. Akurat zaczynając od tej bramy, zielonej, obsuwanej bramy, to już naprawdę x czasu nie widziałem, żeby ktoś takie coś zrobił, typowo z przęsła siatkowego, bardzo naprawdę spoko. Nawet nigdzie nie wchodzi, więc jestem zadowolony, że to nawet realistycznie to wygląda. Zacznijmy od tego, co my tutaj mamy. Mamy jakieś garaże. Otwierają się, już się bałem, że dzisiaj mi się nie otworzy. A tu jest warsztat, o proszę bardzo. Fajnie jest skitrany warsztacik. Wizdżasz, bawisz się, nawet rączki sobie umyjesz. Proszę bardzo, to mi się podoba. Tutaj mamy... Oj, dzień dobry. Chyba niezbytnio. Nie chce się otworzyć, szkoda. A czy tu coś by było? No by było. Gdyby się otworzyło, to mógł te worki wsadzić. No ale nic nie wsadzimy. Czy tu mamy świnie? Halo, dzień dobry. Ja dopiero wszystkich wrót. Chociaż bardzo ładnie się otwierają. Już to widzę. O, czekaj to. Wiem, że jestem gruby, ale bez przesady. No nie wejdę tam. Nie wejdę. Ale ten wejdę. Tutaj się... Nie, to jest miejsce na obornik. Nie, pewnie. Tak jest. Chciałbym znaleźć... O, proszę, miejsce na gnojowicę. Tu karmieni itp. itd. Tu w ogóle jakie wyjście cudowne. Ja bym miał bekę, bym tędy wszedł, ale nie, nie ma tak dobrze. Gdzie jest miejsce na zakup tych oto wariatów? To bardzo też bym się cieszył. Może tu gdzieś właśnie trzeba wejść. Też nie ma. Ale wejdziemy na górę? Czy niezbytnio? Ale na belki... Miejsce spoko, ale chyba niezbytnio tam można chodzić. Tu, tam gdzieś było światło, czy ja coś takiego tutaj widzę? Chyba nie. Tu jest jakieś miejsce i nie wiem, czy tutaj się nie kupuje. Albo i też nie. Mniejsza z tym. No nie mogę dojść do tego. A, tu jest włącznik na światło. Tu trochę za nisko. Mogę tylko sobie otworzyć, zamknąć bramę, ale jakoś tak nieogarnięte do końca. No ale mniejsza z tym, nie będę teraz się tu jakoś mega zagłębiał. Biny Michały. Spoko. Zacznijmy od tego, jak ta mapa wygląda. W cholery małych pól. Naprawdę. Oprócz tych trzech dużych, to chyba same małe. Nic nie widzę innego. Tu w ogóle jakieś znaczki porobione, kurniki, miejsce na wodę. Fajne, jak z jednej strony. Zawsze to taki plus z tego, że jest coś tam pozaznaczane. Tu jest pierwsza gospodarka, chyba ta G1 pisze, a gdzieś pisze G2. A, naprzeciwko. O, ale już mamy tutaj. Fajnie. Bella la ciao. Ceglarek. Biogazownia, pieczarkarnia. Proszę bardzo. Ogólnie spoko pomysł tu z tym wszystkim. Rolnictwo precyzyjne mnie nie interesuje w tym momencie. Ale tak, no mamy dużo. Mamy znowu dużo skupów zbożowych. Mamy tylko 4, no bo cyklarek też się zalicza jako zbożowy, no bo jednak tam coś można mu zarzucić. A u niego tylko to. Plus jakieś tam marchewki, cebule, żyta, pszenżyta i inne pierdoły. Boże, ile tego tu jest teraz pododawane. Chciałem się dowiedzieć właśnie, co to jest. Żyto. Przeżyto, orkisz, lucerna, koniczyna, marchew, cebula, miskant. I ktoś wie, co to jest miskant, proszę pisać w komentarzu, bo ja nie wiem. Tyle lat żyję, ale nie wiem, co to jest miskant. Gorczyca oczywiście bardzo dobrze wiem, co to jest, ale miskant pierwsze słyszę. Aż tak bardzo w tajniki rolnictwa się nie zagłębiałem, więc aż chętnie po prostu po odcinku sobie sprawdzę, co to jest miskant, bo
Ale wypiszcie. Czy ja tu coś mogę zrobić? Niestety nie. Coś R mi chyba nie działa, bo widzę, że są jakieś znaczki, a nie mogę nic użyć. Tylko mogę otworzyć, zamknąć bramę i nic więcej. Wiata jak wiata. Stodoła jak stodoła, ale popatrzmy coś w środku. Ona też ta się szybko otwiera. Bardzo dobrze wsłychać liście na drzewach, to też plus. Kibel, który pewnie jest nieużytkiem. O, przepraszam, zwracam honor, jest użytkiem. To nawet dość porządnym widzę użytkiem. Co mamy tutaj? O, szybko się otwiera łobora i mniemam, że to jest łobora na... To świnie? Ile tych świn tak między nami wariatami? Czy tutaj by były obora na świnie? Tak, poczekaj, to bo ja żebym to dobrze zrozumiał. Nie, to jest pastwisko dla owiec, a tu jest zagroda dla świn. Czyli proszę bardzo, na tym gospodarstwie mamy owczarnie i świnie. Proszę bardzo. Tego bym się nie spodziewał. Naprawdę w szoku jestem teraz. Znaczy z jednej strony całkiem spoko to wygląda, ale czy to jest miejsce dla owiec? To bardziej mi wygląda właśnie jak miejsce dla świnia, czy ogólnie tak świniarnia, bo ładnie to wygląda wszystko. No ale proszę bardzo. No to też, no ale nie wiem, zawsze mi się te wybiegi dla owiec farmingu inaczej kojarzyły. Dobra, pierwsza gospodarka za nami. Więc pójdziemy na drugą gospodarkę. Mamy ruch uliczny, jak widzicie. Jeżdżące samochodziki. Na razie tylko dwa widziałem. O, i to już mi się podoba, bo ta gospodarka jest zacna, bo można sobie pograć w piłkę. I pozjeżdżać na zjeżdżalni. Ale bramkę na podwórku to pierwszy raz widzę farmingu. Więc naprawdę całkiem spoko. Chałupa jak chałupa. Chyba lepsza, bo można do niej wejść. O, proszę bardzo. To mi się już w ogóle podoba. Ja tu chyba zamieszkam. Jeszcze na górę można wejść. Ej, w szoku. Teraz to już jestem naprawdę w totalnym szoku. Proszę. O, sypialnia. Komputerek. Co w ogóle? Co to za laska? Proszę, chciałbym. Jakaś pani. Może z daleka to naprawdę. Z tym pieskiem. W szoku. Pozdrawiamy tą panią ze zdjęcia razem z pieskiem. Ale pomysł na zdjęcie w farmingu naprawdę całkiem spoko. Mogłyby jeszcze w obrazy też być. No właśnie takie obrazy. Ej, serio są obrazy tego psa. Ten to jest chyba ten sam pies, co tam na tamtym zdjęciu. Może ta pani też jeszcze będzie na innych, to nie? Że się tak wyrażę o obrazach, ale to nie tędy droga, to nie Instagram. Tutaj nie mamy, nie będziemy rozmawiać z nim. O Boże, to otwiera jakby tu... No akurat znikające bramy garażowe to jest to, co lubimy najbardziej. Najbardziej ja. Tu mamy jakąś przejazdową. Blisko czy coś w tym stylu, bo to tak wygląda. Żebyśmy mogli sobie przejechać. Tutaj poczta u sąsiada. Całkiem spoko to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj garaż czy też coś. Boże, kiedy się tak wolno otwiera, to... Tutaj nawet nie wiem, ale też jakieś ala klepisko, tutaj magazyny. Boże, jaka hala dziwaczna. Pierwszy raz takie coś widzę, ale ogólnie spoko. Spoko do postawienia, bo ogólnie można sobie wszystko tutaj schować i bawić się jak ta lala winy zwykłe. Ala, co to, kurde, kurniki? Ładny kurnik. Ja sobie go gdzieś wypożyczę. Wiata drewniana, jak dobrze znana, kolejna wiata. Tu już obora, oczywiście do krów naszych pięknych, bo czy ja nie mogę otworzyć tych krów? Mogę. Tak, nie mogę. Wszystko mogę. Bardzo ładna obora. Tak na krowy. Idealnie w sam raz. Proszę bardzo, do obornika wyciągarka, jak ta lala. Nawet tam do pasmiska też tu. W ogóle ta gospodarka całkiem spoko zrobiona. Jest, oprócz tego małego jednego błędu, bardzo dużo miejsca na... Nie wiem, co to jest, obornik czy silos? Kiszonkę. Ej, to dla mnie to jak silos na kiszonkę wygląda. Jo, ale bekowe. Cofowane na podwórku. Ej, tego? Tutaj to jestem w szoku, naprawdę, gospa? Dziwacznie, ale taka zrobiona... Wiecie, żeby sobie pograć. Ogólnie lepsza na pewno od tamtej. 110%. Tyle mogę wam powiedzieć. Dalej się nie zagłębię. Bardzo fajnie. Czyli na tej gospie mamy świnie i krowy, tak to rozumiem? I kury, no tak. Zapomniałem o kurniku. Poza tym, że tam są świnie i owce, a tutaj aż trzy. Można powiedzieć zagrody. To naprawdę ja jestem na plus nastawiony tutaj, jeżeli chodzi o to gospodarstwo. I mi się naprawdę podoba.
Pójdźmy na ten tartak, bo jest blisko. Zobaczmy w ogóle, jak ten tartak duży jest wręcz. Bardzo ładnie zrobiony, podoba mi się. Nie ma dźwięków typowo, że tam komuś rzynają coś, więc jest plus. Co my tutaj mamy? Marchew rośnie, bardzo ładnie, może marchew rośnie. Plusik ogromny. Dobrze, teraz tak, wyjdźmy sobie na drogę. Stańmy gdzieś, gdzie by tu było. To jest jakaś energia jądrowa, czy coś w tym stylu, nie wiem. Ogólnie to jest całe transformatory i te sprawy, ale czegoś takiego nigdy w farmingu nie było zaznaczane. Więc kolejna kombinacja alpejska. Chciałem zobaczyć dodatkowe uprawy jeszcze, czy by były, ale bo nie będziemy o tym teraz myśleć. Teraz tak, pójdźmy sobie, bo tu jest ta główna droga i pójdźmy sobie najpierw w ten dół, czyli najpierw biogazownię. Zobaczymy w ogóle, jak to wszystko wygląda. Oj, tutaj mamy coś. Orkisz. Czułem, że to coś innego. Tu mamy lucernę, bo fioletowa. Oj, ale loguje. Widziałem to po OBS-ie. A teraz wejdźmy. Co tu słychać na biogazowni? Oj, biogazownia, no pierwszy raz taką widzę. Serialnie. Serialnie. Teraz jeszcze raz się chyba powtórzę, bo szokuję. Boże, że można otwierać. A co to, o co to chodzi z tym? Bo ja niezbytnie kminię teraz. Prosiłbym o wytłumaczenie, czemu otwiera się wam się drzwi, które są drzwi w drzwiach. Teraz to taki mindfuck. Ale dobrze. I jakby to powiedzieć, zostawiam to dla autora, co o tym myślał i do czego ma to służyć. Dwa dość małe tutaj silowki, pryzmy, więc tak za dużo tutaj nie zdziałamy na tym BGA. Dobrze. Bardzo ładne ściernisko w pszenicy. Fajnie cebula rośnie. Boże, jak to ładnie wszystko wygląda. To nie wiem, czy nie wrzątkach, ale jakie lagi są na dodatkowych uprawach. Serialnie. Tylko wejdę, co nie? Ja OBS już nie daje rady. No teraz sprawdzimy. Tak. Jest 60 FPS-ów stałe. Wejdę na to, ja mam nadal 60 FPS-ów stałe, ale OBS to czuje. I nie rozumiem czemu. Ale dobrze. Mniejsza z tym. Niechaj tak będzie. Co my tu mamy dalej? Tu mamy jakieś w ogóle... Boże, Grand Prix tu można robić, czy co? Ole, beka. Jakiś tor przeszkód jest tu zrobiony. Rally Cross. Ale sobie crossem pojeździłem po takim czymś. Chyba crossa sobie kupię i będę grał na tej mapie. Bardzo mocno. Super sprawa. Dobrze. Idziemy dalej, żeby się tutaj nie... Do ceglarka pójdziemy sobie, tak? 39. Ceglarek. Co tutaj ceglarek ma? Ceglarek jest skupem. To już dobrze wiemy. Ale ceglarek to jest gospodarstwo. Potężne gospodarstwo. Auta w garażu. To jest jedyny skup, tak? To jest calutki skup. No, pomysłowy wręcz bym powiedział. Ceglarek tutaj jest. Na środku podwórka wysypuje. On wtedy przyjeżdża piękną łoto, kłoparą i wszystko wyrzuca tam, gdzie być powinien. No, można, można. Dobrze, idźmy obok, bo obok też mamy jakiś skup. Tu mamy chyba skup słomy, tak? Bella Ciao. To jest ta Bella Ciao. I handlarz zwierzęta. Czyli od razu można sprzedać belę, zawalić sobie handlarza też tutaj wreszcie. Mogę zobaczyć, co tutaj mamy. To kupię może jakieś dodatkowe zwierzęta, ale tego niestety nie mam. Więc idziemy sobie dalej. Co my tutaj mamy? Kuźnica, Nowy Tomyśl i Rakoniewice. Nowy Tomyśl gdzieś ostatnio widziałem, jak bawiłem się na mapie. Czy teraz ja tutaj muszę iść dalej, czy to ja muszę tu wejść? Stacja wapnowania jest... To by była na tu chyba ta stacja wapnowania, tak? Tak jest. Stacja wapnowania jest tutaj. No i proszę bardzo, biedroneczka. Bardzo ładne. Jest parking, tu jest parking, no bo to by było trochę dziwne, gdyby Biedronka nie miała parkingu. Nie no, Biedronka w farmingu to jest coś pięknego. Szkoda, że... Nie no, cudownie zrobiona ta Biedronka. Nie wiem, kto robił tą... ten sklep, ala, modelował, ale to logo jest przecudowne tutaj zrobione. Bardziej widoczne niż cały ten... ten sklep, ale te tekstury są bosko zrobione. Ja cię kręcę. Mistrzostwo świata. W skokach narciarskich bym powiedział. Byliśmy tu... O, proszę bardzo. A, bo tam jest mini biogazownia. I'm sorry, everybody. Odwiedzimy tą większą. A, proszę bardzo. A, proszę bardzo.
Jakby ktoś chciał na szybko, to jedzie na mini biegazonie, a ktoś chce coś grubego, to jedzie na większą biegazonie. Można? Można. Pomysłowe, pomysłowe, proszę Państwa. Polak potrafi, jak pomawiają. Aha, czy ja mogłem tylko po prostu cofnąć się, nie musiałem się tam odwiedzać. Dobrze, biegniemy dalej, bo byliśmy tu już. Bardzo ładne miasteczko ogólnie. Idziemy sobie tutaj, bo tu na rozstaju drogi. Co to za perliczki, kurde? Ale jajca. Ja pierdolę, ale jajca. Tom grał dzięki. No ładnie, ładnie. Coś tu jest ogólnie. Shop. Sklep? Sklep? Tu mi pokazuje, że jest sklep gdzieś w tym miejscu stoję, tak? Otwierdźmy sklep. O. Ja tu jestem niby w sklepie, więc... Nie wiem jakim, ale dobrze. Czarna owca i Krause. Co my tu mamy? No, Krause to mamy jakiś skup porządny wreszcie. I byczek. Fernando, jeździsz, jest fajnie. I tutaj też mamy jakiś skup, tylko... Może je słychać z kilometra, co nie? Dobra, i tu jakiś skup jest czegoś, tak? Czarna owca, co to jest? Czarna owca, pewnie domyślam się, że coś z owcą związane, więc tylko bawełna i wełna, nic więcej. Wszystko jasne. Dźwięki wgrane feste. Idziemy dalej, bo mamy tutaj kolejny skup. I to jest skup, myślę, że matpiek, piekarnia. A w matpieku wszystko, co związane ze zbożem. Proszę bardzo. Całkiem spoko. Zgitrany skupik. Jestem pozytywnie nastawiony do tego. I proszę bardzo, mamy ogólnie... A, jeszcze pieczarkarnię trzeba zobaczyć. Odwiedźmy pieczarkarnię. Co z tym pieczarkarnią chodzi tutaj tak z ciekawości? Bracia matki, niech pozdrawiam ich serdecznie. Przecież ogólnie w tej pieczarkarni... Co myśmy mogli sprzedać w pieczarkarni? Farmingu. Obornik. Proszę bardzo. W pieczarkarni tylko się sprzedaje obornik. No. No i wszystko jest. Bo oni potrzebują... Proszę bardzo, obornik do pieczarek. No widzicie, tak kiedy my, no. Nie pomyślałbym o tym. To bym pomyślał w ogóle o takich sprawach. Ale dobrze. Ja jestem za. Biegniemy dalej. Ogólnie naprawdę. Taki jest zrobiony klimat tutaj tej mapy. Tu mamy w ogóle kolejny jakiś skup. Ogromny ten skup. I, a, buroki, zimnioki i te sprawy. Tak, zgadzam się. Zakład przetwórstwa warzyw. I w zakładzie przetwórstwa warzyw oczywiście cebula, marchew. Ziemniaki i buraki. Nie mam pewnie, też gdzieś tu będą. O, jeszcze oprócz buraków, ziemniaków jeszcze... trzcina, tak? To topola? Topola chyba to jest bardziej niż trzcina. No, więc całkiem spoko. Ja jestem mega nastawiony do tego. Cały odcinek mnie nastawi. Bez takiej czarki, tak? Albo cebulę. Nie, cebulę to bym bardziej płakał. Ale mniejsza z tym. Zobaczmy dalej. Co my tu mamy? Top... Tomyś, Franckowiak. Dobra, pójdźmy na te kurniki. I od kurników pójdziemy w dół. O, ale ładne kurniki, już mi się podobają. Już mi się podobają te kurniki. Fajnie, bo rzadko takie coś jest w farmingu, żeby ktoś postawił gospodarstwo z kurnikami. I to naprawdę fajnie to wygląda. Więc jestem sam. Teraz tak. Tutaj oczywiście mleczarnia. Top Tomyś, okręgowa spółdzielnia mleczarska. Pięknie to wygląda. Jabłonna, proszę. A muszę zobaczyć, czy jest Jabłonna jako miejscowość na mapie, jak to wygląda. Tutaj mamy sklep tak zwany, tutaj też jest CPN. Pięknie, pięknie, pięknie. Tam coś dalej jeszcze jest? Tutaj można wejść, tu. To jest skup. Proszę bardzo. A nie chciałbym tego. A, to jest Frąckowiak. Frąckowiak. A Frąckowiak zajmuje się też zbożami. To taki... Spokojny skup tutaj. Okej. Okay. O,
Proszę bardzo, tu są piłki. A nie ma bramek. No, bramki są na podwórku. Już wiadomo, kto ukradł. Dobrze. Poczekajcie, tu gdzieś jest. Mogę tam w las pójść? Przepraszam. Bo tu widzę. Młyn. A jakby. Musi być. Wszystko jasne. Bardzo ładnie rozrysowany. Dalej, gdzie nie byliśmy jeszcze? W Biedronce byliśmy, w Tartaków byliśmy, w Kurnikach byliśmy, czyli byliśmy wszędzie ogólnie. Oblecieliśmy całą mapę, proszę państwa. Pójdziemy jeszcze w tamtą stronę, bo ciekawi, jaki budynek gdzieś tam w oddali. Czy on jest już ogarnięty? Czy też nie? Dodatkowe uprawy sobie obejrzymy, na przykład cebula. Cebula rośnie. Tutaj jest gdzieś, ale tu jest opuszczone gospodarstwo gdzieś. Po prostu tak zrobione i tyle. Myślałem, że to jakieś znów ukryte coś, żeby znaleźć, ale niestety nie ma tak dobrze. Bardzo, bardzo dużo małych, że się tak wyrażę, poletek. No i jeziorko, które niestety popływać nie można, bo trzeba się utopić. No szkoda. Ale nie można mieć wszystkiego. No i tu gdzieś jakieś, jakiś lasek. No i jesteśmy na głównej drodze, proszę państwa, i jesteśmy na naszych gospodarkach, ale jak co, ale ta gospodarka mi się podoba. Zbita, wszystko co ma być jest na niej, więc naprawdę można sobie pograć. Ja wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Jeżeli dobrze wszystko wypali, jutro na moim kanale powinien lecieć odcinek z serii Zbrączył się, a potem będziemy dalej walczyć. Co tam ciekawego wskoczy na kanał. Dziękujemy, na razie, pa, pa.